No witam. Tworzę relację z tego ula pod domem. Nie wiem dlaczego coś mi się tutaj wyłączyło, nie wiem dlaczego. No ale to i tak by była strata czasu waszego oglądania, po prostu to wszystko wam powiem. Coś tam przejrzeliśmy, było mnóstwo porobionych różnych tam dupeczek z jajkami, z larwami i tak dalej. Ja tego nie ścinałem, nie rozkopywającego ula, bo po prostu tył góry. Znalazłem starą matkę i ją przełożyłem tam. Dałem jej dwie ramki z futrem i jedną tam z suszem, bo nie wiem ile tej pszczoły tak nasypałem, może troszkę mniej niż na dolnych, to robiłem u mnie na głównej pasiece. No pszczoły już miały miodu, już mają tego miodu, naprawdę widać ten miód, już wiem, że jest miód. No i teraz będzie to zbieractwo. No i kolejny ruch to będzie relacja z tego, jak będziemy kosić mateczniki ratunkowe, tak? Za 5 dni tu przyjdziemy znowu i będziemy je męczyć. Zobaczymy, czy one przytrzymają te mateczniki rojowe, czy będą chciały sobie zrobić ratunki, nie? No i to tylko tyle i tyle, no i wszystko było. Matka została odłożona. Tu wsypałem jej pszczół z 3 ramek, co te pszczoły obsiadywały, bardziej taki czerw otwarty, no nie, żeby ta pszczoła była młodsza. No widzę, dużo tej pszczoły nie wylatuje, ona jeszcze, no pewnie jeszcze się rozgarnie i będzie chciała stąd wylecieć. No i tyle, i mamy odkład zrobiony na starej matce i ta historia będzie dalej, tak, się toczyć kołem swoim. No i to było to wszystko, życzę miłego dnia.